No i zanęcimy kilka kul, ale na początek, tak jak mówiłem, rozrobimy zanęt. Mamy Gold Pro Classic i nowość, co wziąłem z Marcela, Record Suite, to jest mieszanka przygotowana na nowość od Marcela na rok 2020. Słodsza mieszanka Record Silver starej zanęty i zmieniony skład. Tamta była bardziej słona, ta jest słodsza. Okay. Do tego mamy robactwo, glinę. Mamy 2 litry gliny i od Marcela liquid półlitrowy na płoć. I z tym liquidem na płoć rozrobimy tą naszą mieszankę, czyli Record Suite. Tak wspomniałem. Zobaczcie, litr podłożymy. Dwa litry, ciutkę więcej, ale takie porządne 2 litry gliny. Odłożymy glinę i na początek przygotujemy zanętę. Pięknie już pachnie. Zobaczcie, ziarna kukurydzy nie tak bardzo zmielona. Konsystencja jest proszkowana, ale duże kawałeczki są w tej mieszance. Śmieci tak, żeby to i tak się prezentuje. Zobaczcie, słodka wersja Record Silver. Teraz mamy Record Suite. Już sucha mieszanka pięknie pachnie słodyczą. No i tak powiedziałem, dodamy liquid na płoć. Dobrze, weźmiemy mieszankę, wlejemy liquidu mniej więcej tyle, dolejemy wody i przygotujemy. Zobaczymy, ile zawartość wody, jak będzie piło. Daliśmy teraz na wstępie 150, 200, 200 wody i zrobimy ją na 3 razy, tak jak na 3 razy, tak zamieścił producent na opakowaniu. Dobrze, 200. Zobaczcie, 200. I tak jest. Ale to zaraz drugi raz i na koniec trzeci. Zimno, wiecznie i deszczowo, ale nie przeszkadza nam to dzisiaj w wędkowaniu. Posiedzimy trochę, zobaczymy, jak to będzie się działo. Mieszanka niech dochodzi, a my rozkładamy sprzęta. Bolonka o długości 5 metrów, do tego niewielki kołowrotek, pletka 0,12, do tego 2-gramowy stick i obciążenie w postaci paciorka różańca. Jak to mówię, jak paciorek różańca, spinka do szybkiego, do szybkiej zmiany przyponu. Przypon 35 cm na 0,1 żyłce oraz hak 16. I tak prezentuje się zestaw, na który dzisiaj będę wędkował, przepuszczał na tej wodzie zestaw na pinkę. No i zobaczymy.
Ale płytko, płytko, jeszcze płytko jest niż było. Okej. Wędkę mamy. Naszą mieszankę zobaczymy. Już trochę nam doschła. Więc dolejemy drugi raz. Drugi raz ma być na słodko, będzie na słodko. Liquid na płoć. Okej. Troszeczkę na dnie. I do tego następne 200 wody. 200, mamy razem 400 już. Przy tej mieszance ja sam jestem ciekawy, jak ona będzie kleić, pracować. Może uda się jakieś podwodne zdjęcie zrobić, jakąś scenę nakręcić podwodną. Zobaczymy. Drugie namaczanie. Okej. Dobrze, myślę, że starczy. Trochę zostanie, tak żeby nie zepsuć, nie przemoczyć. Jedna zanęta, jedna próba, jak to mówię. Okej. I co mamy? I mamy mieszankę. Nie tak mocno klei, jak G5. Ale daje radę, więc teraz ją drugi raz zostawimy, niech sobie odpocznie, wypije zawartość wody z liquidem, której jej dodałem. Dobrze, na razie nie pada, to nie przeszkadza. Damy jej parę minut, przetrzemy przez sito, część czystej zostawimy do testu, zobaczy jak to pracuje w wodzie, a resztę mieszanki zasypę 2 litrami glinki i będzie zanęta z 2 litrami glinki. Okej, wejdziemy teraz, drodzy Państwo, do wody. Nazbieramy sobie trochę kłódek. Ojejejejejeje. Joj, zobaczcie. Jest sztuka. Nazbieramy trochę robaczków. Drugi. Trzeci. Czwarty. Zobaczcie. Mamy kilka. Patrzcie, są. Okej. Jeszcze tu głębiej. Ojojojoj, ale muły. Ojojojojoj. Okej. Zobaczcie. Dobra, myślę, że starczy. Wychodzę z tego bagna. Ojojojoj. Woda cieplejsza niż na zewnątrz. Wkładamy laczki i będziemy wędkować. Chyba, że troszeczkę tą resztkę i jeszcze ciuteńkę, ale więcej nie daje. Dla mnie mieszanka jest odpowiednia. Dobrze klei, więc teraz to przetrę, połączę z gliną. Najpierw weźmiemy, przetrzemy samą zanętę. Dobrze, zobaczcie, tak to wygląda. Pulchna. Zobaczcie, tak prezentuje się ta nasza mieszanka. Ziarna, tak mówiłem, że sporo jest składników ziaren, ale tego nie idziemy wyrzucać.
dołożymy, wymieszamy i część odłożę do testu podwodnego. Z taką jedną kulkę, bo myślę, że wystarczy.
a resztę połączymy z gliną. Razem z glinką. Teraz pomału z glinką razem przetrzemy naszą zanętę. Tak, aby już ją tak fajnie połączyć równomiernie. Więc przecieramy. Ale wieje. Ale pogoda. Dobrze, okej. Okej, ziarna damy. Dobra, wszystko w tym temacie. Mieszanka nam wyszła. Zobaczcie, idealna. Idealna. Zobaczcie, nie mocno się klei. Tutaj dużego uciągu nie ma, więc nie będę mocno doklejał już. Zobaczcie, tak prezentuje się i rozbija się przy rzucaniu. Rozpada się, więc dla mnie będzie idealna przy tej małej wodzie i małym uciągu. Tak prezentuje się ta zanęta, którą dzisiaj dla was, drodzy widzowie, przygotowałem, czyli mieszanka z Marcela. Rekord. Sweet. Słodka wersja Rekord Silver i połączona z 2 litrami. Dodamy trochę robactwa. Robactwo oczywiście. Rozjedziemy. Trochę do wędkowania zostawimy. A resztę uszkodzimy. Tak, aby mało nam tam rozbijało, to ruszało się delikatnie. Ok. I robactwo teraz dodamy. Reszta spadła na folię. Ok. No, czyściutko. I mamy mieszankę. Dla mnie idealną. Teraz zobaczymy tą nową zanętę, co nam da, co nam przyniesie ta nowa mieszanka, więc zrobimy kulę. Zobaczcie, rozbijają się i taką podam tutaj. Nie będę domaczał więcej, więc najwyżej teraz tak dokleimy.
kule tutaj. No i zobaczymy. Okej, ale warunki. Zobaczcie, co się dzieje. Ale mi ręce zmarły. Dobrze. Mieszankę chowamy. Okej. Już opuszczamy, wędkujemy dalej na tej wodzie.